I wraca do Państwa studio telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam ponownie. A razem ze mną jest mój Państwa gość Krzysztof Jabłonka, historyk. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam również serdecznie. 9 października 1944 roku został wydany rozkaz jednego z głównych przywódców nazistowskich Niemiec, zbrodniarza wojennego Heinricha Himmlera, który mówił o tym, że Warszawę należy doszczętnie zniszczyć, zburzyć. Dzisiaj możemy właśnie porozmawiać o tej decyzji w kontekście na samym początku genezy, która do tego doprowadziła, tej historii, która doprowadziła do tej decyzji, do wydania tego rozkazu. Należy zacząć od poważnych zniszczeń Warszawy już w 1939 roku. W ciągu września Warszawa była trzykrotnie niszczona, zarówno przy pomocy samolotów, to dosłownie od pierwszego momentu. Co gorsza, w Warszawie wcześniej robiono próbne alarmy i ludność była absolutnie przekonana, że to jest kolejny próbny alarm. No i dopiero jak się posypały bomby podwieszone pod samolotami, co na filmach świetnie widzimy, nastąpił szok, oprzytomnienie, no i ten słynny komunikat już wtedy przez wszystkie głośniki nadawany prezydenta Ignacego Mościckiego i prezydenta Starzyńskiego, a więc wojna. Wtedy też uległo zniszczeniu, choćby zamek 17 września uległ, duża część jego spaleniu, ale główny korpus został. Gazownie płonęły przez jeszcze miesiąc czasu, bo podpalono ten gaz. No i takim najtragiczniejszym dniem był 25 września, nazwany Lanym Poniedziałkiem. Warszawa została wezwana do poddania, hardo odrzuciła to, no i wtedy nastąpiła niesamowita masakra i Kutrzeba powiedział wtedy: dość już cierpień, i tak nie wygramy, pomocy nie będzie, zostaliśmy zdradzeni, trzeba rozpocząć negocjacje. Na szczęście te negocjacje się przeciągnęły, Niemcom bardzo zależało na spacyfikowaniu Warszawy, no w końcu to symbol, i przeciągnęły się do 28. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wśród jednostek frontowych niemieckich na Pradze był już komisarz rosyjski do przejęcia Pragi. Ja nie pamiętam, jak on się nazywał, ale go można ustalić. I w 28 września zmieniono decyzję. Podpisano układ o granicach i przyjaźni między Rzeszą a Związkiem Sowieckim i granice przesunięto na rzekę Bug. W zamian za te ziemię zrzekli się Niemcy pretensji czy prób zagarnięcia Litwy. To za cenę Litwy, Lubelszczyzna za cenę Litwy. No i w ten sposób no, uniknęliśmy granicy na mostach wiślanych. Potem nastąpiła pewna, jakby to powiedzieć, epoka takiego próby dogadania się, ale degradacja Warszawy, która natychmiast nastąpiła, to jest podrzędne miasto generalnej guberni. Głównym jest Kraków, bo dodajmy, Kraków niemieckie miasto, które ma mieć korzenie, oczywiście zafałszowane, ale nie ulega wątpliwości, że w średniowieczu dużą część mieszczaństwa stanowili Niemcy, którzy potem się polonizują. No, ród Bonnerów najsłynniejszy, czy wielu innych, Ungerów. Warszawa też miała takie korzenie, na przykład w czasach saskich, w zasadzie w kościołach się mówiło po niemiecku, no ale siłą rzeczy napływ był wyłącznie z okolic mazowieckich i cała ludność niemiecka poza nazwiskami przyjęła kulturę i narodowość i stawiała opór. O tym, jak Warszawa była traktowana przez Niemców w tamtym czasie, no mogą uświadczyć chociażby słowa generalnego gubernatora Hansa Franka, który napisał: gdybyśmy nie mieli Warszawy w generalnym gubernatorstwie, to nie mielibyśmy 4/5 trudności, z którymi musimy walczyć. Tak, dlatego że tu jednak pozostało centrum. Niemcy popełnili duży błąd. Wynieśli główną centralę, a zatem wszelkiego rodzaju jednostki ochronne do Krakowa. W Krakowie naśmiewano się z tamtejszej konspiracji. Oni nie mieli tego przygotowania z czasów carskich. No i mówiono, dlaczego tam nie ma Armii Krajowej? No bo Niemcy nie chcą się zgodzić. Taki był dowcip warszawiaków. Natomiast tu natychmiast ruszyła praca i daleko przewyższyła oczekiwania Niemców. Z tym tylko, że za długo to trwać nie mogło.
No, akcję getta na przykład Niemcom udało się wymusić, przeprowadzić bez używania nadmiernie siły. No, ludność jednak była w miarę posłuszna, no i wyprowadzała się z innych. Z kolei z terenu przewidzianego dla getta wyprowadzała się ludność polska lub ta, która się za Polską uważała. Powstała dzielnica niemiecka, bardzo ważne, wydzielone, najlepsze. Wyrzucono wtedy wszystkich ludzi tam z tych domów. No, chociażby Saska Kępa była też tego przykładem. I na koniec starano się Warszawę zdeprecjonować, ale nie zakładano, że aż tak silny rozwinie się ruch. Polacy to świetnie wykorzystali i o ile cała konspiracja się odbywała tutaj, czy akcji, to na odpoczynek uciekano do Radomia. I tam mieli święty spokój, tam nawet Gauleiter jeździł odkrytym samochodem, mówił, nie, no mnie tu Armia Krajowa pilnuje. I parę innych takich anegdot wtedy powstawało. Do momentu, kiedy zaczął się czas no, ostatecznego rozwiązania. Endlösung, w którym pierwsi padają ofiarą Romowie, Cyganie. Zgromadzono ich w Gęsiówce, to jest, zdaje się, teraz nie ma tego miejsca, tam były koszary gwardii, za Muzeum Polin, na takim skwerze w stronę zachodnią. I oni przez półtorej dnia się bronili, właściwie przez dwa, cały jeden dzień plus nocy, zbuntowali się bodajże 15 marca 1942 roku. Cały dzień nie bardzo wiedziano, otoczono ich, nie bardzo wiedziano, czy to szturmować, czy nie. Oni nie mieli broni, ale się dość dobrze barykadowali i zatruto ich gazami w nocy. I oni zginęli. Stąd datę znamy, że ewakuowano wtedy Polaków na Pawiak i właśnie na Pawiaku ta data się utrwaliła. Jeden z, napisał o tym profesor Madajczyk w swoim wielkim opracowaniu okupowanych ziem. I wreszcie przychodzi czas powstania w getcie, które jest totalnym zniszczeniem całej dzielnicy. Rzeczywiście, jak się fotografię przypomina, to poza taką smukłą wieżą kościoła świętego Augustyna, na której był umieszczony karabin maszynowy, no i strzelał do wszystkiego, co wychodzi z ruin, to w zasadzie jest to morze. To Hiroszyma nie była tak zniszczona jak ten. I to jest zapowiedź. I to jest zapowiedź totalnego zniszczenia. Ale profesor Szarota kiedyś na jednym ze spotkań przedstawił, że decyzję o wymordowaniu miasta i jego zagładzie podjęto na pierwszą wiadomość o powstaniu, kiedy jeszcze nie bardzo wiedziano, czy to jest powstanie, Aufstellung, czy nie, czy tam Aufstaugen. W związku z tym od razu padło wymordować i wysadzić. I zaczyna się niszczenie od woli przecież. Dopiero przedmiotem negocjacji w Ożarowie Komendy Głównej Armii Krajowej, ściślej pani hrabiny Tarnowskiej, z von dem Bachem, który się dość uczciwie wobec nas zachował. To mu trzeba oddać. To nie był jakiś taki bandzior spod ciemnej gwiazdy. Rzeczywiście wprowadzono Wehrmacht, wycofano te wcześniejsze oddziały i jeden punkt powiedział. Nie da się ocalić miasta. Co do tego, ja nie mam żadnej władzy, została odebrana. Musicie się nastawić na totalną zagładę. I to jest zapowiedź. No i wtedy, kiedy wychodzą właśnie ci powstańcy, widzą, jak wkracza sprengkomando, które kolejno minuje dom po domu i filmuje to nawet. Przecież dzięki temu mamy te dokumentacje. I wysadza wszystko, co się tylko wysadzić da, z paroma wyjątkami, na które warto zwrócić uwagę. Jakie to były wyjątki? Święta Anna. Święta Anna jest jedynym kościołem, gdzie się zachowało sklepienie. Są bardzo głębokie dziury wywiercone, takie tunele jakby, gdzie nie zadziałała, jakbyśmy to dziś powiedzieli, iskra. Prawdopodobnie był tam już ładunek włożony. Do dzisiaj mamy dwa wyjaśnienia. Albo to było źle zrobione, czyli mówiąc krótko, tym chłopcom z Wehrmachtu się trzęsły ręce, albo był to katolik, który tak to przygotował, że to nie wybuchło. I dzięki takiej dywersji kościół ocalał w całości, a te właśnie dziury wywiercone robią ogromne wrażenie zresztą na zwiedzających z zewnątrz. Ja mówię, wasze, tak właśnie zniszczono, bo to pod głównymi filarami było. To bardzo precyzyjnie i trzeba przyznać ze znawstwem architektury, no zamek został tak wysadzony, że z niego tylko piwnice zostały, plus okno Żeromskiego, które ja z dzieciństwa, no z młodości jeszcze pamiętam, bośmy się tam z dziewczętami umawiali.
Kolejna, można powiedzieć, fala zniszczeń, powstanie warszawskie. Natomiast tak. Po powstaniu warszawskim, po kapitulacji powstania warszawskiego 2 października 1944 roku, Niemcy zobowiązali się oszczędzić pozostałe w mieście mienie publiczne i prywatne, ale jak się okazuje, była to tylko pewna taka gra, no bo później ta decyzja 9 października ostatecznie zdecydowała o dalszym niszczeniu Warszawy. I rabunku. I rabunku, bo to było rabunku, tak. Bardzo istotne. Wywożenie mienia najpierw, a później dopiero niszczenie budynku. Niejaki brygadenfiurer von Kamiński, który z armii sowieckiej przeszedł do niemieckiej, no na tyle takiej ilości nakradł z Warszawy, że go w końcu samo SS rozstrzelało. Także takie były również porachunki. Druga bardzo istotna rzecz. Pan wspomniał, my przywykliśmy do daty 2 października jako daty podpisania, ale ona jest czysto teoretyczna. W zasadzie powstańcy wychodzą 5. 5, 6, 7, a ostatni oddział, który torami kolejki wąskotorowej opuści Warszawę, z centrum zresztą, to jest 17 października. Także to nie jest tak od razu. I Niemcy sobie zresztą świetnie zdawali, aczkolwiek już nie dochodziło do głębszych, czy no jak chciano zatrzymać ten oddział, to zaczął strzelać, ale on nocą szedł. Więc Niemcy odpuścili, on sobie poszedł, w tak powiem, traktem jak torowskim i gdzieś tam się rozpłynął w puszczy. Więc troszeczkę się rozciąga to powstanie. Ono nie jest tak, słusznie zresztą w muzeum kartki z kalendarza idą dalej. Drugi drugim to jest... Tak powiem, no, znikają bombardowania, ludność cywilna już masowo wychodzi, choć wychodziła i wcześniej. No i wreszcie idą właśnie powstańcy z bronią. Od swojego ojca chrzestnego, Kazimierza Schejbala, mam wiadomość, Niemcy salutowali. Oni byli wstrząśnięci, a jednocześnie no, imponowało im to nieprawdopodobnie. A kiedy szły dzieci, to podobno niektórym się łzy kręciły, bo mieli swoje własne i to je w Berlinie czekało. Czyli pomimo tego bestialstwa, z którym spotykaliśmy się ze strony Niemiec podczas II wojny światowej, też po tamtej stronie znajdowali się ludzie, którzy reagowali, potrafili reagować w ludzki sposób. Tak, bo te bestie wycofano od Irrwangera, wszystkie zostały i zwykły Wehrmacht przyszedł, który już nie ma ekscesów, to jest zdumiewające w momencie, nie ma pobić, tych jeńców się traktuje z szacunkiem, nawet im czekoladę przynieśli, mówią, to jest wasza, mówi, ze zrzutów. Amerykańska i parę innych, więc były takie no, głębokie współczucie, a przy tym objawy, a przy tym już wiedziano, że powinno się w zasadzie tworzyć front przeciwko Sowietom. Oni sobie świetnie zdawali sprawę, jak zdradzili Sowieci. Zresztą Sowieci też jako żołnierze byli tu niewinni. Oni się rwali przez te mosty, że aż w końcu NKWD im strzelało w plecy, na co mam zeznanie syna pana Michała Wiśniewskiego, którego właśnie, jak zeznali przyjaciele, w spinu pouczył, czyli od naszych, jak to zeznali jego matce. A zatem były tego typu nawet dramatyczne historie, właśnie tego gigantycznego zwrotu i w zasadzie ponownego dogadania się nad ginącą Warszawą Hitlera ze Stalinem. Po decyzji 9 października o zniszczeniu, o całkowitym zniszczeniu Warszawy, jaki był okres tego niszczenia Warszawy i jakie były sposoby? Mówiliśmy o wysadzaniu budynków, ale czy jeszcze w jakiś sposób niszczono Warszawę? Tego nie wiem. Chyba już nie, dlatego że to nie było konieczne. Już oni mieli w zasadzie całą Warszawę. Wiadomo było, że Rosjanie nie ruszą, bo się ruszyli na Bałkanach. Zresztą to był ich ogromny błąd. No ale dzisiaj już nie nam to sądzić. I mieli święty spokój do 15 mniej więcej stycznia, czyli 3 miesiące równo. Nie niepokojeni nawet artylerią. Dramat polegał na tym, co się działo z ludnością, którą oni tam odnajdywali, to Sprengkommando. Więc różne są przekazy. Ja czytałem dwa takie przeciwstawne. No jedną to próbowali tych ludzi zamordować i oni uciekali, gdzie popadło, a drugie pomagali im wyjść i mówią, słuchajcie, idźcie tu i tu, kto tam jeszcze jest, bo za chwilę to wszystko wysadzimy w powietrze. I bestialstwo z bardzo ludzkim objawami. No, wszyscy Niemcy nie byli bestiami, to sobie powiedzmy, a wycofanie tych zbrodniczych i przestępczych oddziałów, no, odświeżyło tu atmosferę. Niemcy w sumie nie bronili już Warszawy, wycofali się jak tylko została ona okrążona po lodzie. Krzysztof Jabłonka, historyk, był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za tę bardzo ważną rozmowę, też w kontekście ubiegania się przez Polskę o reparacje wojenne od Niemiec. A już za chwilę, proszę Państwa, przegląd wydarzeń przedstawi Państwu Magdalena Krzemińska, a w następnej godzinie Edyta Hołdyńska pojawi się w tym studiu i jej goście. Zachęcam do pozostania z nami.